Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu Warszawskiego Bzika. Bardzo mi miło Państwa zobaczyć i chciałam powitać naszych dzisiejszych gości. Pana Jakuba Jastrzębskiego i Dariusza Osiaka z Warszawskiej Identyfikacji. Panowie zgodzili się, trzeba było ich trochę ponamawiać, ale zgodzili się przyjść i opowiedzieć o tym, co robią na co dzień, czyli o swoim warsztacie i o tym, jak identyfikują warszawskie zdjęcia. O tym, tym też podzielą się z Państwem już za chwilę. Natomiast zanim to zrobią, ja bym chciała, żeby chociaż w kilku zdaniach, bo wiem, że tego nie lubią, nie chcą robić, ale żeby troszeczkę opowiedzieli o tym, czym jest ten kolektyw Warszawska Identyfikacja, jak to się zaczęło, kto poza Wami te zdjęcia identyfikuje, trochę chociaż o sobie. Dzień dobry Państwu. Jak to się zaczęło? Tutaj taki historyczny, żeśmy kreślili w pewnym momencie wstęp, jak się zaczęło. Myślę, że w pewien sposób zaczęło się to identyfikacja zdjęć Warszawy jakoś tak na większą skalę dzięki rozwojowi internetu i miejsc, które zrzeszały ludzi, którzy patrzyli na zdjęcia i dzielili się swoimi przemyśleniami na ich temat. Istnieje dalej takie forum, które się nazywa Storium Weltreva, to idealne dla mnie nazwa. I tam w pewnym momencie nowe zdjęcia się zaczęły, znaczy nowe stare zdjęcia zaczęły się pojawiać i no, często jakby wywoływały takie pytania, gdzie to może być. No i wiadomo, że jak ktoś pyta, to ktoś chce odpowiedzieć i w pewnym momencie jakoś tam to rozpoznawanie zdjęć oczywiście no. To tak trwało już zawsze, znaczy w sensie od zawsze, odkąd są zdjęcia. Pewnie ktoś potrzebował zdjęcia do książki, no to zastanawiam się, aha, gdzie zrobione, tu i tu. No tak. Teraz to po prostu wygląda trochę tak, że internet daje niesamowite możliwości, no bo wszystko jest pod ręką, przy komputerze, można się skonsultować na odległość, więc to, co kiedyś zajmowało lata, no bo trzeba było spojrzeć na zdjęcie, pójść do archiwum powiedzmy, albo nie wiem, stawę zdjęć i coś próbować z tym zrobić, no teraz można zrobić po 5 kliknięciach, tak? Na przykład jeszcze w latach 70. wydawano albumy o powstaniu warszawskim, których zdjęcia, takie zdjęcie całej ulicy podpisane niezidentyfikowana ulica w Śródmieściu. No teraz już tak nie ma. Nie ma takich niezidentyfikowanych zdjęć, jakby, no nie wiem, tak jakby jasne, znaczy jasne, nie, może bez przesady, ale z taką ilością szczegółów, tak? No teraz po prostu można to wszystko sprawdzić dzięki narzędziom, o których też byśmy chcieli Państwu powiedzieć, dlatego że jak Pani Agnieszka zaproponowała, żebyśmy zrobili takie spotkanie, to miało wyglądać trochę tak, że mamy prezentację i mówimy Państwu tak, że to jest taki wykład trochę, ale uznaliśmy, że fajnie by było, żeby to było troszeczkę bardziej takie interaktywne. O, dziękuję Ci, Darku. Więc tak, ponieważ ja już trochę mówiłem, to teraz oddam mikrofon Darkowi, niech on się... Dziękuję. Tak jak Kuba powiedział, no mamy teraz dużo narzędzi, tak? Po pierwsze mamy mapy fotograficzne, ortofotomapy, mamy archiwa, które udostępniają zdjęcia już do dosyć dobrej rozdzielczości, prawda? Mamy książki telefoniczne, spisy fabryk, zakładów... online, dokładnie, wyszukiwarki. No i mamy grono kolegów na różnych forach, którzy nam pomagają. Bo to nie jest tak, że ja jestem taki genialny, prawda, tylko jest jeszcze Kuba, Fryderyk, który siedzi z tyłu, jeszcze kilku kolegów. Zawsze możemy się z kimś skonsultować i każdy ma jakiś pomysł i ten pomysł później weryfikujemy i dochodzimy do jakichś rozwiązań, do identyfikacji, prawda. Prawda, jest forum, znaczy portal Warszawa 1939, z którego korzystamy od lat, gdzie te zdjęcia są systematycznie opisywane, ulice, budynki, prawda, historie, więc jest dużo źródeł, z których korzystamy na co dzień przy identyfikacji zdjęć. Dobrze powiedziane. Siądziemy, tak? Może? Może nie. Będziemy zasłaniać ekran. Jeśli chodzi o warszawską identyfikację, to
Piotrek, którego tu nie ma. Piotrek, którego tu nie ma. Wpadł na pomysł, żeby zdjęcia, które zidentyfikuje, opisywać jak to zrobił, w takiej formie, żeby następnym razem, jak to zdjęcie się pojawi, już nie trzeba było znowu pisać. Tu widać to, tu widać tam, to tylko po prostu wklei się ten link i gotowe, tak? W formie bloga wydało się to wtedy najbardziej efektywną metodą. Wydaje mi się, że chyba tak jest dalej. A więc Piotrek zaczął publikować zdjęcia i te opisy, zdjęcie, fragment mapy, opis, jak doszedł do tego, że to tam. Starał się to zrobić w formie takiej, żeby to było przyjazne nawet dla laika, czyli kogoś, kto nie zajmuje się tym, nie patrzy na zdjęcia Warszawy inaczej niż czasem sobie na nie spojrzy. I pomysł jakoś tam zaczynał nabierać rozpędu, a w pewnym momencie zaczęliśmy trochę tak dołączać. Po prostu, tak jak Darek powiedział, no, najlepiej się skonsultować z kimś, kto też jakby coś kojarzy i wtedy jest dużo łatwiej, dlatego że zdjęcie, które, nad którym ja sam siedzę miesiąc, Darek patrzy od razu, tak? W drugą stronę, nie wiem czy od razu, ale też się zdarza. Wspólnie łatwiej dojść do jakichś wniosków. No też chodziło o to, żeby to było w miarę takie nieduże grono, żeby nie było tak, że wrzucamy to na Facebooka i tam ludzie piszą, że no, różne rzeczy tam, w sensie nawet takie, no wiecie Państwo, że Pac Kultury, no wszystko to jakby wszystko jest, chodziło o to, żeby to było bardziej takie grono ludzi, którzy no, mają coś do powiedzenia. I to tak sobie trwa już kilka lat. Mamy zdjęcia, których nie rozpoznaliśmy od początku. Wczoraj jeden pan przysłał zdjęcie, które nam już przesłał w 2013, żeby zapytać, czy coś się udało i nic się nie udało dalej. I takich zdjęć jest, myślę, że dużo dalej. No i w ogóle często to wygląda tak, że się to trwa, tak? Aż się pojawi następne zdjęcie po pół roku albo po roku i wtedy można spojrzeć na to zdjęcie, o, widziałem to zdjęcie, podobne zdjęcie i wtedy tam to drugie da się rozpoznać, dlatego że najlepsze w identyfikacji, najbardziej pomocne w identyfikacji zdjęć są inne zdjęcia chyba. No więc o warszawskiej identyfikacji myślę, że to tyle. Dziękujemy wszystkim, którzy przesłali zdjęcia bardzo. W ogóle dziękujemy wszystkim instytucjom, które digitalizują swoje zbiory, więc na przykład Dom Spotkań z Historią, Archiwum Historii Mówionej, ale też na przykład Narodowe Archiwum Cyfrowe, które robi świetną robotę, poza tym, że skanuje zdjęcia w dobrej jakości, to jeszcze je udostępnia w internecie naprawdę w bardzo wysokiej jakości, co jest niezwykle pomocne, no bo czasem napis, którego na zwykłym zdjęciu, znaczy na takiej wielkości, jak jest w internecie, nie da się odczytać. Oni mają skan z negatywu, gdzie wszystko widać i w ogóle nie ma dyskusji. Więc jeśli chodzi o ten wstęp przydługi, to ja bym go chciał skończyć. Czy ja jestem podłączony do... Okej, okay. Witamy na Dolanach. Okej. Okay. No tylko usiądziemy sobie. Zdjęcie niezwiązane z tematem. Tak, chcielibyśmy, ponieważ, znaczy tak, powiem Państwu tak, prezentacja w PowerPoincie na pewno nadałaby temu spotkaniu bardziej taki ustrukturyzowany przebieg, ale nie chciałem tego robić z dwóch powodów. Po pierwsze, że z ostatniej mojej prezentacji moja żona mnie wyśmiała, bo ona umie robić prezentację, mówiła, że było tyle tekstu, że można by książkę napisać po jednym slajdzie. A drugie, no żebyśmy klikali w tą i z powrotem, jeśli byśmy chcieli do czegoś wrócić. Więc my będziemy, ja jestem autorem tej koncepcji, więc jak coś nie pójdzie, to moja wina. Będziemy pokazywać zdjęcia, potem będziemy włączać jakąś stronę w internecie, znajdować coś albo nie i z powrotem zdjęcia i w ten sposób spróbujemy Państwu pokazać, jak można identyfikować zdjęcia i też jak ktoś, kto chciałby swoje zdjęcia zidentyfikować, to jak może to robić. Zapraszam oczywiście do czynnego udziału, bo pokażemy też zdjęcia, których nie zidentyfikowaliśmy jeszcze, więc jakby zapraszamy. Chcielibyśmy zacząć od zdjęć, które Państwo nam przysłali.
bo cieszymy się, że Państwo nam je przysłali. Bo każde następne zdjęcie to jest potencjalne zidentyfikowane zdjęcie inne. I też na podstawie tych zdjęć spróbujemy Państwu pokazać, jak to się mniej więcej odbywa. Jak Państwo mogą to sami robić, mając internet i zdjęcia. Weźmiemy sobie zdjęcie, które nam przysłała Pani Izabela. Pani Izabelo, dzień dobry. Dziękujemy za zdjęcia, są super. I pokażemy Państwu kilka zdjęć Pani Izabeli, znaczy z archiwum domowego. Takie jest pierwsze dwa zdjęcia. No trudno tutaj coś jest stwierdzić, gdyż, no jak Państwo widzą, no, jakość nie powala. Zdjęcia no, trochę prześwietlone, wiadomo. Drugi plan rozmyty mocno, no ale już to, że te dwa zdjęcia są razem, no coś pozwala, no bo na przykład na tym zdjęciu widać mniej tego narożnika niż na tym zdjęciu, tego narożnika tam w tle po prawej, więc to już coś nam daje. Ulica dość szeroka. A właśnie, większość tych zdjęć, które Państwo przysyłacie, albo które Państwo mają w swoich domowych archiwach, może wyglądać mniej więcej tak jak to zdjęcie, czyli jakaś grupa ludzi idzie ulicą. To nie jest przypadek, po prostu przed wojną nie każdy miał aparat fotograficzny, a ci, co mieli, chcieli, mogli na tym zarabiać, między innymi tak, że robili zdjęcia na ulicach. To są zdjęcia tak, uliczne, ulicówki, można powiedzieć, chociaż to mi się z wsią kojarzy polską. I ci fotografowie uliczni, o których na przykład wtedy mówiono, że to są lajkarze albo lejkarze od tego modelu aparatu, po prostu też bywali w określonych miejscach, na przykład popularnych miejscach spacerów, robili zdjęcia i później je sprzedawali przechodniom. Więc jak ktoś ma takie zdjęcia, no to zwykle robił je właśnie taki uliczny fotograf. No więc tak, mamy te zdjęcia, prawda? Wrócimy do nich za chwilę. I teraz dostajemy od Pani Izabeli jeszcze takie zdjęcie. I to jest zdjęcie z innego okresu, ale zupełnie, ale po, jakby po przyjrzeniu się można stwierdzić, że to jest to samo miejsce. No to zdjęcie, to już jest zdjęcie, z którego naprawdę można dużo, o którym naprawdę dużo można powiedzieć. Po pierwsze, już chociażby widać cienie ludzi, którzy się poruszają po ulicy, co mniej więcej może nam powiedzieć, skoro słońce świeci z jakiej strony, no to możemy w przybliżeniu określić przebieg ulicy. W Warszawie o tyle korzystne jest było to, że jednak większość ulic przebiega mniej więcej w przybliżeniu w układzie północ-południe albo wschód-zachód. Ulic, które wyłamywały się z tego schematu, tak, nie było tak dużo. Więc to zdjęcie, no można powiedzieć, znaczy zaraz wiem, gdzie zrobione, więc też tak, ale że można powiedzieć, że to jest duża szansa, że ulica przebiega w układzie północ-południe. Ponieważ jest dość szeroka, to też jest bardzo dużym ułatwieniem, no bo przed wojną szerokich ulic w Warszawie było bardzo mało, więc jeśli jest szeroki chodnik, ulica północ-południe, no to i nie załamuje się gdzieś zabudowa w tle, nie skręca, no to największa szansa, że to Marszałkowska. I Marszałkowska też była popularnym miejscem właśnie dla tych ulicznych fotografów. Może nie tak popularnym jak Aleje Ujazdowskie, ale też bardzo popularnym. W tle widać... Darku, weź mikrofon, bo ja tak mówię, to muszę ci przekazywać. Ja cię kontroluję. Okej, dobrze. Tak, nie wiem, czy my wiedzieliśmy, że to jest okupacyjne zdjęcie. Tak, znaczy to jest my okupacyjne. Wiemy, że to jest okupacyjne. Ale nie wiem, czy wiedzieliśmy to wcześniej. Okej, dobra. To jest okupacyjne zdjęcie, a wiadomo to po tym, że już powiem Państwu, nie będziemy trzymać w napięciu, to jest Marszałkowska.
To jest marszałkowska po prawej stronie, czyli o. Ja, no profesjonalnie. To jest narożnik z ulicą Nowogrodzką. Kamienica miała adres Marszałkowska 94 chyba. I teraz, okej, okay, no mamy takie podejrzenie, prawda, więc jakby jakie próbujemy zweryfikować? Próbujemy zweryfikować następująco. Wchodzimy na stronę marszałek1939.pl. Znajdujemy sobie fotoplan. Nie wiem, czy Państwo znają w ogóle tą stronę. Ona jest świetna. Założyciel Ryszard siedzi, Ryszard Mączewski siedzi tutaj w drugim rzędzie. Ogromne jakby wyrazy uznania dla niego, no bo już tak naprawdę, gdyby nie to, że mamy takie narzędzie, to po prostu byłoby dużo trudniej. I a tak możemy sobie znaleźć odpowiedni fragment na fotoplanie i zobaczyć, jak ta kamienica wyglądała, tak? Sprawdzić, czy to ta, czy nam pasuje układ okien, gzymsów i tak dalej. No i teraz wróćmy do naszego zdjęcia. Dobra, no już zamkniemy to, to będzie łatwiej. O. Mnie pasuje, Państwu? Charakterystyczne jest to, że kamienica miała takie gzymsy wyraźne, czy też, no nie wiem. Ścięty narożnik. Ścięty narożnik, ostre gzymsy. Między piętrami gzymsy. Między piętrami to nie było takie wcale. Czy dwa okna? No może. W sumie, to nie to. No właśnie, to jest bardzo dobry pomysł. Dziękuję. Okej. Okay. No Państwo, ta kamienica pasuje. Pasuje. No, pasuje bardzo. A skąd wiemy, że to jest okupacyjne zdjęcie? Bo gdyby nie było okupacyjne, to za nią tutaj byłaby druga kamienica. Narożnik. Marszałkowska 98. Okej, właśnie. Narożnik Marszałkowskiej Alei Jerozolimskich, której nie ma, bo ona została zniszczona w 1939 roku i szybko rozebrana. Więc widzimy narożną kamienicę Marszałkowska 100, słynną chociażby z neonu. Pijcie piwo żywieckie. I słynna z baru. I z baru. Narożnego, z baru, ze względu na to, że numer tak. kamienicy z baru pod był setką, 100, tak. więc bar pod setką. Tak, jest widoczny tutaj. Darku, czy to możesz w tym swoim magicznym. O. Nie wiem, czy Państwo go widzą. To może jeszcze ja. Może tak lepiej, może lepiej wskaźnikiem. Nie wiem, może lepiej nie. Nie. To ja jeszcze dodam, że do takich narzędzi, które często, do których się uciekamy, to są programy graficzne, bo jak Państwo widzicie, te zdjęcia są zazwyczaj małe. Ja to mogę pokazać, jak takie zdjęcia wyglądają. Zazwyczaj to są zdjęcia tego formatu, ponieważ w tamtych czasach no, fotografia była droga i to jest format kliszy 6x9 i zdjęcia były przeważnie robione metodą stykową, tak zwane stykówki. Tak, to jest, tak klisza wyglądała i tak zdjęcie było robione. Jeżeli my to zeskanujemy, to jakość tego zdjęcia drastycznie spada. I żeby pewne szczegóły wyciągnąć z cieni lub z jasnych partii, czasami uciekamy się do takich trików graficznych, programami graficznymi, potrafimy sobie ściemniać zdjęcie, rozjaśniać, wtedy pewne szczegóły nam wychodzą, które czasami gołym okiem nie widać. Tak samo jak tutaj ten neon, który z tyłu Kuba, o którym mówi, my wiemy, że tam jest, ale czasami można takich elementów nie znaleźć bez pewnych manipulacji. Tak jest. I teraz dzięki temu zdjęciu możemy sobie, to za chwilę, możemy sobie wrócić do tych dwóch. I przy dokładniejszej obserwacji widzimy, że tu znowu mamy tą kamienicę tak. Marszałkowska 100, a to jest nasza Marszałkowska 94. O, wskaźnikiem. Tu i tu. Jeśli wskaźnikiem lepiej widać, tak. czyli w sensie kursorem. Tak. Okay. No dobrze. No i teraz tak, dostajemy taki plik zdjęć, w sensie plik mówię, serię zdjęć w mailu, w załączniku. No i jakby okazuje się, że kolejne zdjęcie też właściwie zostało zrobione niemalże w tym samym miejscu, no bo tu też jest Marszałkowska i to jest ta kamienica, ta 94 już po wojnie. Ona była
dość mocno zniszczona i charakterystyczne właśnie to, że była wysoka i na ostatnim piętrze był taki rząd wypalonych okienek. Zaraz Państwu pokażę lepsze zdjęcie tejże kamienicy. O właśnie, o tym mówię. To jest zdjęcie z portalu Fotopolska, do którego ja mam taki dwuznaczny stosunek, bo z jednej strony cieszę się, że ten portal gromadzi zdjęcia, a z drugiej strony mam trochę mieszane uczucia, no bo on gromadzi jest pogwałceniem jakichkolwiek praw autorskich, więc tak jest przydatne, ale jakoś tam wątpliwy moralnie w pewien sposób. Widzą Państwo te okienka, więc ten budynek, przy którym przechodzili bohaterowie zdjęcia, to jest mniej więcej przyziemie tutaj. Mamy parterową zabudowę narożnika, kamienicę, przyznaję, że nawet nie pamiętam, jaki ona miała numer teraz. To jest wszystko do sprawdzenia na warszawa1939.pl, ale myślę, że nie ma już co też... To jest właśnie niski narożnik, w tle kamienica o numerze 94, no i tu przyziemie tej kamienicy. To jest oczywiście powojenne zdjęcie i też późniejsze niż które? Znaczy to jest powojenne zdjęcie, tak? Tam to było okupacyjne. Widać to oczywiście po tych napisach tutaj. Jeśli chodzi o napisy, to w ogóle każdy napis jest na wagę złota, bo dysponując internetem znowu, mamy taką wyszukiwarkę genealogyindexer.org i tutaj, nie wiem, jakiś mamy, a już, żeby nie być gołosłownym, to pokażę Państwu inne zdjęcie, na którym to może się, o. To zdjęcie. Mamy tutaj napis Pluton. No i dzięki tej wyszukiwarce możemy sobie po prostu wpisać tą nazwę, tu zaznaczyć Warszawę i magicznie po prostu oszczędzając nam godziny pracy, wyszukiwarka przeszukuje książki telefoniczne no i po prostu wyszuka nam adresy, tak, bo to już Państwu zdradzę, że już sprawdzałem, więc nie też jakby nie będę tak, ale Pluton, palarnia kawy i cykorii i surogatu kawy, Kordian Tarasiewicz opisał jej historię, więc możemy wyszukać po prostu siedziby tych kawiarni, czy też sklepów. Jak Państwo widzą, jest ich dużo, bardzo dużo. Przy samej Marszałkowskiej było ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To nie ułatwia sprawy oczywiście, ale już mamy te adresy, więc mamy przynajmniej, możemy co sprawdzać jakieś tropy, tak? Ja przynajmniej, że nie szukałem jej. To jest do zrobienia, tylko no, zajmie trochę czasu, więc ten po prostu później sprawdzamy te adresy, tak, że na zdjęciach tych konkretnych numerów na Marszałkowskiej, Nowym Świecie i tak dalej, sprawdzamy, czy widać na zdjęciach przyziemia kamienic, tak, partery kamienic i czy któryś z nich pasuje, czy nie. Właśnie dlatego napisy się przydają, a jednocześnie to zdjęcie, które pokazywaliśmy wcześniej z Marszałkowskiej po wojnie, no niestety tutaj napisy nie przydadzą się nam tak bardzo, no bo te tuż powojenne przybytki handlu, one zwykle nie miały telefonów, no były takie też dość efemeryczne, tak, więc akurat najlepszy napis to jest przedwojenny napis. Wtedy największa szansa, że przy tych głównych ulicach obiekty miały po prostu numery telefonów albo miały, po prostu była siedziba firmy było napisane, że to jest numer, na przykład nie wiem, do biura, a to jest do sklepu przy ulicy z takim numerem. Więc jeśli widać jakiś napis, to już jest dużo. Oczywiście najlepiej, żeby to był jakiś taki napis, który na przykład, no, ktoś z Państwa, nie wiem, czy ktoś tutaj, kto przysłał, jest. Dostaliśmy takie zdjęcie, gdzie widać w bardzo takim krótkim planie dwie osoby i za nimi napis owocarnia. No i napis owocarnia to jest mniej więcej odpowiednik przedwojennego napisu warzywniak. Więc no oczywiście jakby było drugie zdjęcie, albo może kiedyś się znajdzie inne zdjęcie tej witryny i wtedy być może to się
da zrobić, ale jakby albo na podstawie tego... Albo nazwisko na przykład. No niestety właśnie na tym owocarnia bez nazwiska. A nawet jakby było nazwisko, to też mogło być akurat owocarnia, no to mogło po prostu nie być telefonu w takim punkcie, no i wtedy książki telefoniczne nam nie pomogą. Bo właściwie nie bardzo są inne spisy nie wiem, sklepów, firm to jeszcze, ale właśnie sklepów, a to najwięcej sklepów właśnie widać na takich zdjęciach. Więc jeśli jest napis, to już jest jakiś punkt zaczepienia. No oczywiście pomaga też oglądanie zdjęć, tak, no, non-stop, tak, więc, znaczy nie mówię, że non-stop, tylko po prostu częste oglądanie zdjęć, wracanie ze zdjęć, kolejne zdjęcia pomagają w rozpoznawaniu następnych. Więc, no i też tak, widzą Państwo, że tak naprawdę pomagają też informacje jakby z zakadru, tak, ponieważ zdjęcia były razem, mieliśmy jakieś tam informacje, że na przykład to jest po wojnie, to też ułatwia, czasem to widać, a czasem nie wiem. Zaskakująco tak naprawdę może być czasem, jeśli chodzi o te kadry, ale na przykład to, że zdjęcia były jakby wiadomo, że jakby z jednego albumu rodzinnego, no najwidoczniej po prostu rodzina bywała w tym samym miejscu i za okupacji i po wojnie też, nie wiem, to już jakby jest, Państwo sami wiedzą o swoich zdjęciach rodzinnych najwięcej, ale właśnie informacje z nich są niezwykle pomocne, no bo czasem po prostu bardzo zawężają krąg poszukiwań, no bo no, na przykład to zdjęcie przychodzi mi do głowy. No tu wiedzieliśmy, że to Mokotów, tak? A zabudowa tak naprawdę, no właściwie w każdej z tych nowych przedwojennych dzielnic, czyli i Ochota, i Grochów, od biedy Saska-Kępa, Żoliborz, powiedzmy też. Wszędzie można by szukać, tak? Ale już wiedząc, że rodzina mieszkała na Mokotowie, no to jesteśmy w stanie od czegoś zacząć. To też jest fajne zdjęcie o tyle, że ja na początku w ogóle trochę nie wiedziałem, na co patrzę, przybliżę. No bo tak, tutaj na pierwszym planie stoi ławka. No, czyli jakieś podwórko w sumie chyba, ale no z drugiej strony, no to jest ulica i stoi samochód, no to już tak nie do końca podwórko, ale już w ogóle wątpliwości rozwiewa tabliczka adresowa, no, która jest wieszana na fasadach budynków, więc no to jest niewątpliwie fasada, no już jakby też zakładam, że w sumie to inne rzeczy też raczej podpowiadają, ale już takie szczegóły też mogą pomóc. No i ten układ zabudowy, zwarta zabudowa tutaj i jakby bieg ulicy przecina czy zamyka lepiej taki budynek. No i teraz, żeby nie być gołosłownym, żeby Państwo nie pokazywać całą napowiedź, na tym wyszukiwarce. Wchodzimy na stronę mapową Urzędu Miasta, który to Urząd Miasta też nas bardzo, że tak powiem, rozpieszcza, jeśli chodzi o dostęp do zdjęć, no bo mamy tutaj nie dość, że te najnowsze zdjęcia, które jakieś tam miejskie instytucje robią tak naprawdę teraz co roku, czyli tam od 2005 roku właściwie mamy co chwilę zdjęcia, ale mamy też właśnie zdjęcia z lat 90., 80. No i najważniejsze to są fotoplan z 1935 roku i ortofotomapę z 1945 roku. No i jak teraz sobie przybliżymy troszeczkę Mokotów, wyłączymy nazwy, niepotrzebne na razie. Jak Państwo sobie zobaczą zakres tego starego Mokotowa, powiedzmy, to wcale tak zabudowa nie zamyka perspektywy ulic, żeby nawet nie powiedzieć, że nie jest, nie było tak właściwie za bardzo. Powiedzmy, no oczywiście zdarzały się jakieś miejsca, ale one niezbyt pasowały do tego zdjęcia, na którym jeszcze widać, że tutaj mamy teren niezabudowany. Więc dokładnie, to jest skwer oczywiście. Skwer się jakoś nazywa nawet. Ale ulica nazywa się Narbutta, a skwer nazywa się, zobaczymy jak się nazywa, Słonimskiego.
Tak, to jest ten skwer z kinem Stolica, kinem teraz Illusion. Czyli mamy tutaj zabudowę ulicy, no, ulica Narbutta po prostu, no, tworzy ten skwer, obiegając go z obu stron. I jak użyjemy kolejnego narzędzia, stare babice. Nie, jak to było, skwer? Google też się przydaje, dlatego że ma opcję. Nie wychodząc z domu można tak, sprawdzić, tak, właśnie, jak wygląda ulica. To wcale aktualnie nie jest takie oczywiste. Pamiętam, jak pierwszym takim narzędziem, które to pozwalało zobaczyć Warszawę z poziomu ulicy, to był rumuński Nords. I po prostu jaka to była, nie trzeba było chodzić i sprawdzać tych wszystkich rzeczy. No i jak teraz Państwo sobie na tym Street View mogą porównać, że budynek, który widzimy, to jest o ten, charakterystyczne balkony, brama, tabliczka adresowa wisi po drugiej stronie. No właśnie, no to widzi Pani to. No i tutaj mamy skwer, zanim został, znaczy, czy zanim, chyba tak. I tutaj budynek zamyka perspektywę, wszystko ładnie pasuje. Myślę, że nie ma wątpliwości. A z drugiej strony, no, mając to zdjęcie, tak, mapę, Street View, informacje zza kadru o tym, gdzie mogło być wykonane, no to jest to do zrobienia w jakimś skończonym czasie. No bo też czas w tym przypadku jest o tyle kluczowy, że tak jak mówiłem, no mamy zdjęcia, które nierozpoznane sobie tam czekają od 5-7 lat. Czasem krócej, czasem rok czy dwa, no to zależy, kiedy jakby na nie trafiliśmy, tak? Czasem to się udaje zrobić szybko, czasem wystarczy jakieś jedno spojrzenie, a czasem to jest, no, trwa, tak, dopóki nie pojawi się inne zdjęcie albo ktoś nie wpadnie na jakiś dobry pomysł. Domyślam się, że to zdjęcie zostało z jakiegoś okna zrobione, tak? Czy z ulicy? Wie pan co, chyba zostało zrobione z okna, nie wiem. No to... Ławka jest. No pewnie z tego, albo z balkonu, z balkonu to nie, bo nie dałoby. Musiał z tego budynku, no to z tego budynku, czyli... To no coś tutaj stało, tak? Ale przyznam, że ja nie wiem, czy to jest powojenne zdjęcie, czy nie. Samochód. Znaczy tutaj jakieś widać ślad zniszczeń, więc no podejrzewam, że nikt by do takiego złego stanu nie doprowadził swojego budynku. Więc stawiam, że po 1939 roku. Z drugiej strony no, zabudowa Mokotowa ocalała w pewien sposób. Ale są liście na Są liście? Ale co to znaczy? Ale nie, no to zniszczenia mogą być z 1939 roku i w 1945. Znaczy, powiem Państwu tak. My nie jesteśmy specjalistami. Ja się na samochodach nie znam. I to jest. Nie wiem. Oczywiście, że tak. Tak samo jak typy tramwajów i na przykład, no, nie wiem, no mamy kolegów, którzy znają się na tramwajach na tyle, czy autobusach, że są nam w stanie powiedzieć, że jeśli widzimy taki autobus, albo co, czy tam na przykład z takim numerem w ogóle taborowym, no to na pewno jest jakiś tam zakres dat, tak? Super. My tego nie robimy chyba. Nie robimy, ale wiemy, gdzie szukać takich ludzi z wiedzą, więc tak. I oczywiście, że jakby jakiś specjalista od samochodów jest w stanie powiedzieć, że na przykład no nie wcześniej jak w 50, czy nie wcześniej jak tam kiedykolwiek. Ale my tego nie wiemy i też no... oczywiście no też wiadomo, że o ile można, no to można z tego wyciągnąć, tak? No ale już w pewnym momencie to też tak się robi, że ja nie do końca chcę wiedzieć, czy to zdjęcie było zrobione, nie wiem, w lipcu 51, czy w lipcu 49. No aż tak to mnie tak nie interesuje. Chciałbym wiedzieć, jakby było można, ale nie będę teraz. Jak już ustaliłem lokalizację, to już w pewien sposób mi wystarczy. Wiele budynków w tym okresie, także można sięgnąć do planu i zobaczyć, jak
musiała być jakaś dokumentacja sprzed przebudowy. Powiem panu tak, no ponieważ z planami przebudowy jest tak, że ja nie znam za bardzo miejsc w internecie, gdzie takie plany można by zobaczyć. Wojewódzki urząd budowlany czy... I tam trzeba iść, wypisać rewers, poprosić o dostęp. I czas, żeby pójść. Oczywiście. Dlatego, że wiele z tych budynków było często odbudowywanych nie przez państwo, tylko albo własnymi siłami ludzie odbudowali, żeby móc zamieszkać. Natomiast musiał być odbiór ze względu na to, że tam były piece, więc przewody kominowe, etc., etc. Powiem państwu tak, no. Są zdjęcia, jest masę zdjęć. Oczywiście. Jakby, ja nie neguję, że tych źródeł jest mnóstwo w ogóle, tych miejsc, tych urzędów, jakieś w ogóle to wszystko, co po wojnie powstało, no to jakby już zmierzam do tego. Tylko problem jest taki, że dopóki te instytucje nie zdigitalizują swoich zbiorów, no to jest trochę szukanie igły w stogu siana. Ja nie wiem, czy pan mówi teraz, mówi pan, że poza Warszawą, no to jeśli to jest na przykład w archiwum w Milanówku, to procedura pozyskiwania czegokolwiek z tego archiwum to jest naprawdę koszmar. Trzeba pojechać na krzywe koło, wypisać maksimum 10 rewersów. To jest otwarte od 9 do 15 z przerwą w Milanówku. Trzeba czekać na mail, że już można przyjechać, a jak się przyjeżdża... No, więc wie pan, że chodzi o to, że po prostu my staramy się pokazać państwu... Oczywiście, że... Tylko pytanie, jakby jak szybka jest ta szybka ścieżka. Staramy się jednak korzystać głównie z tych materiałów, które są dostępne online, dlatego że no, znaczy oczywiście, że są zdjęcia, które no... Finansowe, tak, do dostępu do archiwum to tam nie trzeba za bardzo płacić, tam ewentualnie z jakiejś kopii, z skany czy coś takiego, to są jakieś grosze. Bardziej chodzi o ten czas i trudność w zrobieniu tego, no bo tak jak pan, skoro pan już to był w Milanówku, no to jest pan świadom, że... W Milanówku to archiwum mieściło się naprzeciwko kina Muranów w tym parku Krasińskich do jakiegoś, proszę pana, roku... 2001 czy 2002, po czym tam był grzyb i zalewało to i to wynieśli, ale nie do Milanówka. Okay, nie, no, Milanówko to faktycznie Archiwum Państwowe w Warszawie jest. Na pewno gdzieś poza miasto wyparowało. No właśnie, więc staramy się pokazać państwu to, co można zrobić jednak z domu, tak, no bo nawet możliwość oczywiście, że tak jak no, państwo wiedzą, no można wyjść z domu, pójść na Norbutta i sprawdzić, czy to tam. Tylko to jednak trochę zajmuje czasu. A jeśli my tych zdjęć od państwa dostaliśmy, no nie wiem, ze 20 przynajmniej, no to każde zdjęcie znowu teraz, no to po prostu jakby, nie chcę powiedzieć, że szkoda czasu, ale trochę szkoda czasu, no bo to jednak. Tak to wygląda, że jakby wszystkie archiwa nagle, no tak jak najlepszym przykładem jest to, że akta Biura Odbudowy Stolicy zostały zeskanowane i na przykład stan zniszczeń powojennych zabudowy miasta jest dostępny o tak. Szukaj w archiwach i teraz sobie tylko wpisujemy, co w tym zespole chcemy. I wpisujemy jakąś ulicę. I one są, co prawda, te zbiory są pogrupowane jakby kwartałami zabudowy, więc to trochę tam jest... uciążliwe, ale to wszystko jest tutaj, tak? A gdyby to było wszystko w Archiwum Państwowym, nie wiem, czy na Krzywym Kole, czy w Milanówku, no to po prostu zajęłoby za dużo czasu, tak? I to wyglądałoby tak, że nic by się nie robiło, tylko by się tam chodziło i wracało. Więc to jest po prostu, to, że coś jest zdigitalizowane, to jest no, niesamowity krok do przodu i tak naprawdę bez tego, no to byśmy identyfikowali, nie wiem, jedno zdjęcie na tydzień, a nie... No nie chcę tutaj jakoś mówić, no 50 czy 15, bo tak to czasem wygląda. Proszę pytać. Na przykład właśnie, na
No ale... Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zawiązuje. No, tak. Tym Genealogy Indexerem? Nie wiem. To jest chyba jakiś w ogóle... To jest jakaś prywatna inicjatywa. Ktoś sam sobie zrobił. Nie wiem chyba. Nie wiem, czy to jest crowdsourcingowe, czy ktoś faktycznie tam może przesyłać na przykład kolejne linki do publikacji, no bo tak naprawdę to jest tylko wyszukiwarka, więc oni nie gromadzą tych danych. Jak się wpisze, to widzi pani na przykład, nie wiem, Warsaw Telephone Directory, to jest po prostu Bałtycka Biblioteka Cyfrowa i Mazowiecka Biblioteka. Tak, to są przekierowania na stronę, tylko no właśnie to jest to, że to wyszukuje, a te biblioteki cyfrowe wcale nie mają takiej opcji jakby na najczęściej na stanie, tak? Czyli one z jednej strony skanują i OCR-ują, czyli z możliwością wyszukiwania tekstów w tych plikach, a z drugiej strony nie dają takiej możliwości na swojej stronie. Wyszukiwanie czegokolwiek, jakiegokolwiek adresu przez stronę Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej jest niemożliwe, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jest niewykonalne, a ta wyszukiwarka naprawdę działa i pozwala po prostu no, konkretne adresy wpisywać. Oczywiście zdarzają się literówki, tam coś mogło być źle zeskanowane, w sensie źle ten tekst mógł zostać odzyskany ze starych stron tych książek telefonicznych czy adresowych, ale no jednak no to daje ogromne możliwości wyszukiwania. Właśnie nazwiska z szyldu, im rzadsze nazwisko, tym lepiej, bo łatwiej je znaleźć. No i dzięki temu kolejne jakby pojawiają się jakieś tam adresy, które można sprawdzić właśnie dzięki tym stronom, które jakoś tam pokazuje. No właśnie to Szukaj w archiwach jest o tyle przydatne, że też jest tak, że z jednej strony to jest portal, który jest jakby gromadzi takie że po prostu są tu też skany, no bo na przykład po wpisaniu różnych haseł bez tego zbioru, Biura Odbudowy Stolicy, to większość odpowiedzi tych wyszukiwań to są tylko pliki, które są bez skanów, tak? Czyli to jest tak jakby no, pozwala szukać z takim wyszukiwarką taką biblioteczną trochę, że i tak iść potem do archiwum i to znaleźć. A no, niektóre te zespoły mają po prostu, są poskanowane, więc to też znacznie no, przyspiesza wszystkie poszukiwania, prawda, więc coś chciałem Państwu jeszcze pokazać z takich te są inne, to nie? Darku, czy Ty chcesz opowiedzieć o tym zdjęciu z Puławskiej? Albo tych, które skanowaliśmy? Dobrze, tych, które skanowaliśmy tutaj. O. Jedna pani nam dała dwa zdjęcia, które właśnie przed chwilą rozpoznaliśmy. Zdjęcia rodzinne, rozumiem, tak? Z albumu rodzinnego. To nie te. To jeszcze nie. Nie te. Tego jeszcze nie wiemy. Jeszcze dalej. Te ostatnie dwa, co skanowaliśmy. Jeszcze dalej. Oto. Możemy. Tak. Jak Państwu pokazywałem, no zdjęcia są malutkie, prawda? Więc rozpoznawanie z małego zdjęcia jest dosyć trudne. Natomiast po zeskanowaniu te informacje są już bardziej dla nas czytelne. Widzimy numer 5 na kamienicy. Dosyć charakterystyczny taki element okrągły, który się pojawiał na innych zdjęciach i koleżanka rzeczywiście miała podejrzenie, że to jest ulica Puławska. Piątka, poza tym widzimy przy kapeluszu pana z lewej strony, z tyłu, taką dosyć charakterystyczną, nie do pomylenia, sylwetkę pomnika lotnika, który wtedy stał na placu Unii Lubelskiej. Po lewej stronie, nie, tych rogatek chyba nie widać, tak, ale... No i to jest Puławska numer 5, czyli przypuszczenia koleżanki się sprawdziły. Dobra. Jeszcze ktoś z tych zeskanowanych? Poprzednie może. No, jeszcze jedno poprzednie. Jeszcze. O, chyba to.
To też zdjęcie z tego samego albumu. Widzimy rodzinę idącą ulicą, prawda, po prawej stronie mamy drzewa, podejrzewaliśmy, że jakiś park, dosyć reprezentacyjne miejsce. Na zdjęciu widzimy z jednej strony, po lewej stronie kamienicę, dosyć też charakterystyczną. Od razu ta kamienica zaczęła mi się kojarzyć z pewnym miejscem, ale chciałem to w jakiś sposób sprawdzić. Po prawej stronie za drzewami widzimy znowu budynek niski z takimi oknami w kształcie oknami, czy widać w kształcie łuków. A proszę też zwrócić uwagę na ulicę, która tutaj nie wiem, czy widać dobrze, ona tak troszeczkę pod kątem biegnie, tak? Tam ta pierzeja tych kamienic jest troszeczkę pod innym kątem niż ulica, którą idą. To jest w Śródmieściu. Szukaliśmy przy różnych parkach dużych, prawda, dosyć charakterystycznych. Początkowo myśleliśmy coś, że to może w okolice placu Parku Krasińskich, ale tam jest oczywiście płoty, mur dosyć charakterystyczny. Więc ja moja koncepcja to była ulica Marszałkowska przy, ewentualnie Królewska przy Ogrodzie Saskim. I ta kamienica po lewej stronie to rzeczywiście jest dosyć charakterystyczna, stała na rogu Królewskiej i Marszałkowskiej. Ona była początkowo niższa, została nadbudowana, ale te okienka, które Państwo widzicie na rogu ściętym, podwójne okienka. Teraz jesteśmy na innym komputerze, więc zaraz Państwu pokażemy. Zwrócimy tylko uwagę, że ta kamienica po lewej stronie ma takie w tym ściętym narożniku podwójne okna. Podwójne okna. I teraz się jak przykryte mówi, się przełączyć. Przykryte to takim naczółkiem. Wracamy na portal warszawa1939.pl. To jest jeszcze przed nadbudową ta kamienica, która stała na rogu. Jak Państwo widzą, że to charakterystyczne podwójne okna w narożniku. I jak wrócimy do poprzedniego, a osoby na zdjęciu idą sobie ulicą Marszałkowską, która została przebita w 1939 roku, tak czy później? Nie po wojnie. Tak. Została przebita bo kiedyś Marszałkowska kończyła się przy Królewskiej, przy Ogrodzie Saskim, tak? I została. Nie. Czy ten odcinek też był przebity przed wojną? Bo to między placem. Tak. I dokładnie widzimy, że ten bieg ulicy Marszałkowskiej jest łukowaty, tak, w stosunku do tej pierwotnej Marszałkowskiej. To jest zdjęcie z 1935 roku, więc jakby przebicie trwa. To co Państwo... Ono doprowadzi do oranżerii, tak? Tak, no, najpierw przebito odcinek między Placem Żelaznej Bramy a Królewską, a faktycznie podczas okupacji ten drugi odcinek, tak jak do Placu dzisiaj, Bankowego. Dzisiaj to Marszałkowską w tym kształcie znamy, tak? No bo ona mniej więcej pozostała w tym samym układzie, tak? Czyli ta jezdnia jest tak naprawdę odzwierciedleniem tego właśnie przebicia z lat najpierw drugiej połowy lat 30. i okupacyjnego. Dobra. A jeszcze z tych zdjęć, ja mówiąc o Puławskiej, miałem na myśli, szczerze mówiąc. To zdjęcie. O. Nie. O, było już to. To. To jest Puławska. Nie, ja chciałem tamto wyjść. Dlaczego? Chciałem to, bo tutaj. Tak. No. To też ulica Puławska, ale to jak gdyby później się dowiedzieliśmy. Tak jak już Kuba wcześniej wspominał, wiele elementów, które nam pozwalają w identyfikacji. Tutaj akurat mamy tramwaj, co jest dla nas bardzo szczęśliwą okolicznością, ponieważ no, linie tramwajowe były, prawda, dokładnie wiemy, gdzie, jakie tramwaje jeździły. Tu mamy dokładnie, widzimy tramwaj prawdopodobnie numer 3. Widzimy plac Wilsona, więc wiemy, gdzie te tramwaje jeździły. Za tramwajami widzimy też pierzeje ulicy, latarnie, które też są dosyć charakterystyczne. No, a znamy też inne zdjęcia tej okolicy. Tu, jak widzimy, jest okres okupacji wojska niemieckie wkraczające do Warszawy od południa. Też widzimy dosyć charakterystyczną kamienicę na rogu. To jest... Musiałbym sprawdzić. Racławiska, tak? Tak mi się kojarzy, że gdzieś tu Racławiska by
I też to jest do sprawdzenia na portalu Warszawa 1939. Jesteśmy na ulicy Puławskiej, po lewej stronie, po prawej stronie za kadrem mamy kościół, wylot ulicy Dolnej, prawda, dalej Puławska biegnąca na północ. No to też widzimy po cieniach, które padają, więc wiemy, że to jest ulica, która biegnie od... Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie w tą... no właśnie, nie z, chyba... znaczy tak, pewnie gdzieś jest, ale no nie w, że tak powiem... I ważne w tej identyfikacji są te budynki, które są dosyć charakterystyczne, bo jeżeli mamy budynek, który jest, pojawia się, jest taki no, nijaki, że tak powiem, którego można zobaczyć w różnych miejscach Warszawy, a tak jak to zdjęcie z Królewską, Marszałkowską, gdzie ten charakterystyczny narożnik no, jest nie do pomylenia, tak samo tutaj na rogu Racławickiej i Puławskiej ten budynek z charakterystycznym narożnikiem jest też łatwy do rozpoznania, widoczny na innych zdjęciach. No i do porównania bardzo prosto. Chciałem Państwu właśnie powiedzieć, że no, tak jak tutaj ktoś zapytał o samochody, no, ja się na tym nie znam, więc nie jest to łatwe. No i tak samo z przebiegiem linii tramwajowych. No, oczywiście, że można by się nauczyć wszystkich na pamięć, ale po co, skoro są takie narzędzia jak właśnie portal trasbus.com, gdzie miłośnicy komunikacji miejskiej dbają o to, żeby, aż sprawdzimy, czy jest do zrobienia, dbają o to, żeby te wiadomości tam były możliwie aktualne, ale no nie aktualne, tylko dobrze zweryfikowane i możemy sprawdzić, że linia 3 kursowała z placu Wilsona. No właśnie, ona kursowała na Rakowiecką, a to po prostu, czyli tak naprawdę linia kończyła się jakby przed miejscem, które widzimy na zdjęciu, prawda? No ale to akurat w tym wypadku dosyć łatwo wytłumaczyć, bo to jest rok 1939 wrzesień, czy znaczy akurat październik, tak? Wkroczenie wojsk niemieckich. Tramwaj był elementem barykady, która zamykała ulicę Puławską, no i po prostu liniowy tramwaj, który w pewnym momencie uznano, że dobra, no nie ma co, przesunięto go, czy przestawiono go na, czy doholowano go do barykady, no i jakby dlatego na tych zdjęciach z 1939 roku faktycznie możemy, oznaczenia tramwajów mogą bywać mylące, ale jednak zwykle jest tak, że jak widzimy tramwaj z numerem, no to on nam pomoże. Zastanawiam się jeszcze, czy są jakieś zdjęcia, które dostaliśmy i nie pokazaliśmy, bo w sumie to by się Państwu należało. O, takie ciekawe. Ktoś pytał tutaj, z jakiego okresu będą zdjęcia, no i właśnie wychodzi na to, że najwięcej zdjęć jest przedwojennych, okupacyjnych i tuż powojennych, no bo później już Warszawa przypomina to miasto, które znamy, no więc te zdjęcia przestają być takie tajemnicze, tak? Chociaż zdarzały się też nam zdjęcia nawet z lat 70., które po prostu były trudne do ustalenia, na przykład z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Było na nich widać jakąś budowę i tam nikt nie wiedział, gdzie jakoś tam się udało ustalić. To zdjęcie też jest ciekawe, bo widzimy na nim po pierwsze, że trwa jakaś budowa, po drugie, że coś tutaj właśnie ustępuje miejsca tej nowej zabudowie, a jednocześnie chłopiec no i rzuca cień, to już w ogóle świetnie, a do tego, no jakby nie patrzeć, to tak jakby był na środku ulicy, więc albo jakiś placyk, albo coś takiego. Prawda, tory wyglądają na tymczasowe raczej takie. No tak, to wygląda tymczasowe, ale ja patrząc na to zdjęcie, pierwsze co mi przyszło do głowy, że to może być poszerzanie Marszałkowskiej po prostu i po krótkiej weryfikacji jakby tej tezy okazało się, że tak, to jest budynek Marszałkowska chyba 77, który widzimy tutaj, a tutaj już trwa budowa
tej poszerzonej pierzei marszałkowskiej. To jest Plac Konstytucji, więc widzimy. No właśnie to jeszcze chciałem Państwu powiedzieć jakby za pod pretekstem pokazania tego zdjęcia, że no często ta właśnie próba ustalenia polega na tym, żeby tak naprawdę dobrze się przypatrzyć tym zdjęciom i spróbować jakby zastanowić się, co faktycznie na nich widać, no bo pierwsza rzecz, no to oczywiście wiadomo, widać albo nas interesuje osoba na zdjęciu, no to wtedy nas nie interesuje za bardzo, gdzie było zrobione, albo interesują nas budynki w tle, no i budynki, nie wiadomo co za budynki, koniec, tak? A jeśli się chwilę tak zatrzymamy i zaczniemy analizować zdjęcie, może się okazać, że po prostu jest bardzo dużo szczegółów, które pomagają ustalić, gdzie mogło zostać zrobione. Pokażę Państwu takie zdjęcie, które co prawda nie zostało nam przesłane teraz, tylko już jakiś czas temu, ale jest bardzo fajne właśnie dlatego, że jakby dużo można odczytać z tego wszystkiego, co tu się dzieje, tak? Mamy dwie osoby, które złapane na ulicy, tak jak już wcześniej Państwo słyszeli. Zabudowa w dość dużym skrócie perspektywy, więc trudno jest tak te poszczególne fasady po prostu no, jakby ustalić, jak one wyglądały, tak? Widzimy tylko, że tu jest mnóstwo okien jedno koło drugiego. Kadr jest ciasny budynek. I mało, na pierwszy rzut oka mało widać, ale między postaciami można wyłapać pewne szczegóły, które tak jest. No właśnie, po pierwsze wieżyczka, która się przyda w ustaleniu. No i pierwszym tropem ustalenia, gdzie to mogło być, no to okej, okay, marszałkowska. Jakie tam wieżyczki? Żadna nie pasuje. Aleje Ujazdowskie, no niezbyt to wygląda, zwłaszcza, że cienie są trochę w złym kierunku i tak jakby się im przyjrzeć, to właściwie wychodzi na to, że ulica jest w układzie wschód-zachód, no a nie wygląda na Aleje Jerozolimskie, a też jest dosyć szeroka, więc to tak trochę nie bardzo pasowało mi gdziekolwiek, ale między głowami tych zacnych osób, to zdjęcie mamy od pana Tadeusza Brodowskiego, on jakby umożliwił opublikowanie go na blogu, ono się tam jeszcze nie pojawiło w sumie, ale uznałem, że skoro pan Tadeusz się zgodził, no to też mi nie przeszkadzało, jak je pokażemy tutaj, skoro i tak ma być na blogu. Między głowami osób widzimy tramwaj. No i ten tramwaj skądś musi wyjeżdżać, tak? No więc teraz mamy znowu ulica Wschód-Zachód z linią tramwajową, która dochodzi od północy. To jakby idąc tym tropem, jakby krąg poszukiwań się zawęża, no bo znowu tych ulic nie było aż tak dużo, żeby to była szeroka ulica, tramwaj. Tutaj widać, że dość wąskie jest to, znaczy tak się zdaje, że to jest dość jakiś taki wąski wylot, tak? To nie są jakieś takie, ta ulica to nie jest jakaś główna ulica. Akurat no, tramwaje przed wojną po Warszawie jeździły w różnych miejscach, które dzisiaj wydawałyby się zaskakujące, ale tak naprawdę to już coś wiemy, a jeszcze zwracam Państwa uwagę na układ płytek chodnikowych, które trochę jakby są źle położone. To znaczy, że jeśli widzimy ulicę na wprost, no to płytki powinny być ułożone no albo tak jak tutaj kafle, prawda? No a ewentualnie w karo, ale one tutaj nie bardzo są w karo, więc przyszło mi do głowy, że to nie jest ulica tylko, znaczy, że coś tutaj się dzieje w prawą stronę, tak? Że jakby zabudowa musi uciekać, żeby te płytki, no bo płytki się od budynku kładzie pewnie, tak mi się wydaje przynajmniej, żeby później ich nie ścinać, więc uznałem, że dobra, no skoro tutaj tak naprawdę ten chodnik, jeszcze tutaj coś jest za kadrem, tutaj jest znowu wylot jakiejś ulicy, jakby też oczywiście po pół godzince sprawdzania różnych miejsc, albo przynajmniej szukania takich, które by pasowały, przyszło mi do głowy, że to może być plac teatralny, też dlatego, że wiem, że tam po prostu robiono zdjęcia, więc stalibyśmy na placu teatralnym w kierunku, żeby się cienie zgadzały, placu Bankowego, tak, to byłaby Senatorska, a z tej strony wylot Bielański, którym jeździły tramwaje, co też by się zgadzało. No i teraz wystarczyło tylko znaleźć tą wieżyczkę w tle, czy ona pasuje i powiem Państwu, że ona pasuje. Już tak uprzedzając fakty, że ona pasuje.
Akurat widzę, że zdjęcie, które pobrałem z Narodowego Archiwum Cyfrowego, jakieś kiepskiej jakości, ale tutaj przed, to jest plac teatralny oczywiście, ratusz, obecnie znów istniejący, tak, Pałac Jabłonowskich, defilada strażaków, no i tam na ostatnim planie widzimy tą wieżyczkę, która w lepszej rozdzielczości pasuje do tej, co trzeba, więc uznałem, że to tam. A zabudowa placu teatralnego właśnie też no, o tyle charakterystyczna, że ten narożnik Bielańskiej i placu, czyli Senatorskiej, też taki cofnięty, a budynek na rogu, na tym drugim rogu, przeciwległym rogu Bielańskiej i Senatorskiej, znowu bardzo szeroka fasada, co też odpowiada temu, tej liczbie osi, prawda, no bo jak mamy tutaj za głową tego pana, weźmiemy sobie, zaczniemy liczyć okna, to tych osi tu wychodzi, nie wiem, jakiś w ogóle, no niezliczona ilość, tam 16, po prostu to z takich budynków było bardzo mało. Mogę Państwu pokazać, jak on wyglądał na zdjęciu. Bank Dyskontowy Warszawski. Tutaj Bielańska. Tutaj Senatorska, proszę liczyć osie, jak Państwu się chce, może nie teraz, no ale jakby widać, że pasuje, tak, no bo najczęściej to właśnie wygląda tak, że te hipotezy, że na przykład być może to tutaj, tak jak Darek opowiadał o tym narożniku królewskiej i marszałkowskiej, to my wcześniej przejrzeliśmy tak, narożnik, czego tam, nalewek i franciszkańskiej, jeszcze ze dwa inne narożniki, no i one nie pasowały, tak, na przykład za niskie budynki, inna liczba osi, nie było tego ściętego narożnika. Gzymsy się nie zgadzają na przykład. No tak, no, gzymsy się nie zgadzają. Elementy architektoniczne, które więc, więc właśnie dzięki tym wszystkim narzędziom, które tutaj pokazuję, czyli stronie fundacji, tak, nie wiem, mapie na stronie Urzędu Miasta. Oczywiście są też, te mapy są też gdzieś indziej, tak? Google Earth też jest w porządku, chociaż ja wolę mapę Urzędu Miasta, jakoś tak lepiej mi pasuje, zwłaszcza, że można łatwo sprawdzić adresy, szybko się przełącza te warstwy, mamy taką warstwę też planu, gdzie są adresy posesji, to też jest wygodne. No a jeśli mamy jakiś adres do sprawdzenia, no to tutaj wiadomo, że adresy też się zmieniały, ale niektóre miejsca zostały tam. A, no i pokażemy Państwu kilka zdjęć, których nie udało nam się zidentyfikować, żeby to nie było tak, że wszystko po prostu bez problemu, minuta i już. Może Państwu przyjdzie coś do głowy, na przykład takie wspaniałe zdjęcie. Elewacje, fasady budynków widoczne, charakterystyczne boniowania, tutaj zupełnie inne. Trochę nie bardzo widać cienie, co prawda, to nie ułatwia sprawy. Tu na końcu jakaś taka, no tak, ulica szeroka, znaczy chodnik szeroki, drzewa w kwadratowych donicach. Nie wiem jeszcze, trudno powiedzieć. Sprawdzałem, to nie tam. To jest jakaś weranda taka, ogródek kawiarniany, więc tutaj pewnie było normalnie stałe stoliki. To jest chyba okupacyjne zdjęcie? Tuż przed powstaniem. Tuż przed powstaniem, no więc... Znaczy, nie mówię, że tych, nie miało prawa być tych ogródków, bo mogły tam dalej być, ale też... Też się zastanawialiśmy, czy tam z tyłu rzeczywiście już nie ma zabudowy. Tak, czy jakiś tutaj jest jakaś zabudowa, czy nie. Czy jest prześwietlone, czy to rzeczywiście tam są jakieś jeszcze, ale tak patrzyliśmy, że jest. To zależy w którym roku. W którym miejscu. Nie w którym miejscu. Za szeroki jest, za Marszałkowską jest za szeroki chodnik. Tak. No. Do jakby to jest do sprawdzenia i do znalezienia, tak? ale no nam się jeszcze nie udało. Pokażemy Państwu następne. Jest ograniczona liczba kamienic, które mają tego typu elewacje właśnie z takim... No, tak jak... Powiem Panu tak, no, jeśli...
jeśli pan mówi o tych, to wbrew pozorom takich było dużo. Ja myślę o tej. Takich było znacznie mniej. Bo to, takich kamienic to do dzisiaj tej możemy kilka jeszcze znaleźć. Takiej nie kojarzę ani jednej. Oczywiście no, wiadomo, że mogły się zmienić elewacje i też, ale no też tutaj jest jakiś napis, niestety nie do odczytania. No, ten. Pokażemy Państwu kolejne, żeby też jakoś tutaj... No. Do dzisiaj zaczęliśmy te zdjęcia oglądać, ja przynajmniej. No, dosyć charakterystyczny układ, budynki charakterystyczne. Jeszcze nie wiemy, gdzie to jest, ale wydaje nam się, że... No tutaj też no, widać, że... No nie. Tutaj w tle ulica zamykająca, prawda? Pod kątem pod jeszcze. Pod kątem jeszcze, więc... Jest to do rozwoju. Drzewo, to też drzewo, rzadki element na warszawskich ulicach przed wojną tak naprawdę. Jakaś takie... posesja z drzewami, prawda, narożna. Czy to jest Świętokrzyska w kierunku wschodnim? No nie, bo budynki zamykałyby, były niższe i zamykałyby perspektywę. Poza tym na rogu stał budynek kina, prawda? Tak. I tam nie było drzew. Widzimy jakiś chyba autobus jadący, prawda? Coś... Gdzie znak zasłania? To? No tak, tak, tylko znaczy ona ma tutaj jeszcze raz, dwa, trzy... No Kopernika to nie mogła być, bo Marszałkowska, Świętokrzyska nie była przebita do Kopernika. Kopernika i Tamka. No nie, ale znaczy, nie pasuje, ale to jest dobry pomysł, no bo to jakby układ tej zabudowy generalnie taki, jak pan mówi, ale no, trzeba dopasować, prawda, więc no... Kopernika i Tamka dalej jest, ona się trochę niska załamuje niska to zabudowa. I jest dalej, prawda? Kolejne zdjęcie z tej samej serii, znaczy nie mówię, że z tej samej serii, może z tego samego zbioru rodzinnego, tak? No bo tutaj trudno powiedzieć, my nie wiemy, czy te zdjęcia są jakoś powiązane osobami na zdjęciu, tak, ale już, okej, okay, rozumiem. Wąska ulica, tutaj jakaś ściana, no nie wiem, czy fabryczny budynek, trudno powiedzieć. No będziemy szukać na pewno. To pewnie jest Marszałkowska. Ale no jeszcze nie wymyśliliśmy w jakim miejscu też to no ta... Spójrz między tym panem a tą kobietą w tle. Masz taki sam balkon jak... I też są drzewa... Krakowskie Przedmieście. No Krakowskie Przedmieście. Myślę, że jednak Krakowskie Przedmieście nie. Nie, tam no, wszystko inaczej trochę, tak, wszystko inaczej. Ale faktycznie jest tak, że no tak jak mówię, no na tych zdjęciach, takich zdjęciach z domowych archiwów, no to zwykle jest Marszałkowska, Ujazdowskie, Krakowskie Przedmieście, Targowa czasem, Wolska, ale to Wolska jak ktoś na Woli mieszkał, no, jak nie mieszkał na Woli, no to przyjeżdżał na spacer w Ujazdowskie i mu robili zdjęcie i mieszkał na Pradze, a potem będzie, że to na pewno Praga, a to się okazuje, że Ujazdowskie. Ale Ujazdowskie łatwe do rozpoznania, dlatego że przy tory tramwajowe biegły przy krawędzi chodnika, więc byłoby widać jakiś słup. Taki jeszcze charakterystyczny, bo jakby nad jedną linią tramwajową. No to też takie zdjęcie, które... Tak, może być wszędzie. Może być wszędzie, a może być też na Mokotowie, no bo to jest zdjęcie też... Kombinezony sugerują, że to Mokotów. Tak, kombinezony sugerują. Proszę tam powiedzieć. Może tak być. No właśnie, bo to, że jest opaska, to nie znaczy, że od razu powstanie. No to o tym zdjęciu Państwu mówiłem, ja zachęcam do szukania. Tak, no są te napisy, które tutaj widać i one tak naprawdę rokują, no bo już mamy jedną firmę. Często powiązanie dwóch reklam, proszę prawda? Proszę zerknąć jeszcze, tak? To jest niesamowite ułatwienie, no bo coś się odbija, tak? Nie wiem, no może. Trzeba by porównać z adresami Plutona i
i być krakowskie rzemieślnictwo. Może być, nie wiem, no nie, tak jak mówię, no nie. Nie pamiętam, gdzie były w karę układane. Chyba na krakowskim przedmieściu były faktycznie w karę układane płytki, więc, znaczy chodnikowe, więc możliwe. Bardzo ciekawe zdjęcie. Bardzo ciekawe zdjęcie. Też nie wiemy jeszcze gdzie. Książęce. Nie. Księżęca bardzo stromo, stromo spadała i mur był wyższy. Zatem przy Książęcej to tu mamy w tle willową zabudowę, tak, a tak. Przed wojną, przed wojną i za okupacji na Książęcej głównie były warsztaty samochodowe. Nie, tutaj to są. To jest Mokotów, pewnie Mokotów, tak nam pewnie też się tak wydaje. Park nie był tak ogrodzony. To nie jest żaden miejski park, to jest jakaś posesja willowa zapewne, nie wiem, może. Tak jak mówię, do sprawdzenia. Myślę, że my chyba uda nam się na, bo my prowadzimy też profil na Facebooku, poza tym, że prowadzimy bloga, o którym mówimy od godziny 15 minut i nie podaliśmy jego adresu, to nasz agent, nasz adres, wszyscy wiedzą, ja nie jestem w stanie z pamięci powiedzieć. Tak jest, no przecież warsawidblogspot.com. Tutaj tu publikujemy rozpoznane zdjęcia z opisami. Mamy też profil na Facebooku, co bardzo ułatwia komunikację ze wszystkimi. Więc jeśli osoby, które nam udostępniły zdjęcia, zezwolą nam na przykład, no nie wiem, na wrzucenie tych zdjęć na nasz profil, no to szansa, że ktoś tam je rozpozna, albo my, albo ktoś inny, zwiększa się, no bo tak jak mówimy, no im więcej osób patrzy na te same zdjęcia, tym większa szansa, że to się znajdzie, no więc zachęcamy, w ogóle zachęcamy do dzielenia się swoimi zdjęciami, no bo każde kolejne zdjęcie może pomóc przy innym zdjęciu i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że chyba pokazaliśmy wszystkie, które nam Państwo przesłali i chyba nie były rozpoznane, to pokazaliśmy. No poza tym z owocarnią, ale nie wiem, gdzie ono jest, no ale tak jak mówię, no to jest trudne będzie. Myślę, że teraz jest chyba moment, żeby jakieś pytania były. Czy Państwo mają jakieś pytania? Mignęło mi zdjęcie, gdzie z opisem plaży żelaznej Wawy, czy w folderach. To moje było. Dodatka zdjęć. Nie wiem, czy ja mogę. Plaż żelaznej Wawy. No to już Państwo macie podpisane łatwiej, tak? Jak pierwszy raz zobaczyłem to zdjęcie, no to takie zdjęcie z jednej strony charakterystyczne, jakieś budynki po lewej stronie, ale tak naprawdę to tak się zastanawiam, gdzie to jest. Znaczy identyfikacja była krótka, jakbyś mógł przybliżyć tu środek, bo wystarczyło troszeczkę przybliżyć zdjęcie i spojrzeć na ten element, który Państwo widzicie. No to już wszystko wiadomo, tak? To są hale mirowskie, charakterystyczne budynki w tle i tylko spojrzenie na portal Warszawa 1939, żeby dokładnie zlokalizować, że za plecami mamy ogród, prawda, przed nami plac Żelaznej Bramy i wszystkie te budynki są dokładnie widoczne. To jest ogród. Dziękuję. W momencie, kiedy zostało przebudowane ogrodzenie ogrodu Saskiego i ta bardzo, bardzo historyczna żelazna brama przestała istnieć, pojawiła się taka mała metalowa bramka od strony placu właśnie prowadząca do ogrodu. I to jest kuriozalna rzecz, że w momencie, kiedy zostało zrobione to przebicie, to taka metalowa brama została na środku takiego jakby skwerku, może nie tyle skwerku, środek ulicy i stoi brama, która teoretycznie jest reliktem żelaznej bramy, a tak naprawdę z tą Saską nie ma absolutnie nic wspólnego. To pokażecie. Rzucimy na profil. Jeszcze raz proszę o pytanie, bo się zdekoncentrowałem. Ten łuk, który jest na środku zdjęcia, to jest końcówka gościnnego dworu tego spalonego w 1939 roku.
Tak. Może, tak, tak. To tak, jest jeden z uku gościnnego dworu. Chyba tak. A ja mam takie pytanie, czy pamiętacie takie zdjęcie, przy którym się strasznie napracowaliście? To znaczy było tak, że było zdjęcie i nie wiem, i wymienialiście się i mijały lata i nagle wow, udało się i to był taki sukces, który gdzieś tam zapada w pamięć? Ja, czy zdarzały się takie zdjęcia? Wymienialiśmy się i nie udało się, tak? Nawet kilka. Czyli jeżeli są zdjęcia trudne, to często bywa tak, że one po prostu są... trudne do końca właśnie. Zwykle jest tak, że zdjęcia, którymi już faktycznie się dzielimy, no to któremuś z nas nie udało się tego szybko zrobić, tak, no bo identyfikacja zdjęcia jest niesamowicie niespektakularna, tak? Albo patrzę i już, albo patrzę i nie wiem, więc albo patrzę i szukam jeszcze ewentualnie, no ale to, no czasem to jest tak, że to po prostu, no tak, no widziałem inne takie samo zdjęcie, więc no to nie będzie jakby... niesamowity proces. Tutaj tak? Układ był trochę nietypowy, ale widziałem to zdjęcie. Ale identyfikacja była krótka, prawda? Tak, ale zdarza się oczywiście, że wymieniamy się zdjęciami, które są trudne i wymieniamy się nimi długo i ktoś nam wysyła, a później po roku na przykład pyta, co z tym zdjęciem i o takie zdjęcie było faktycznie, patrzymy znowu i znowu się nie udało. No i, a czasem jest tak, że no po kilku latach takich bez... Znaczy, to nie jest tak, że cały czas siedzimy i patrzymy na te same zdjęcia, prawda? No one po prostu po pewnym czasie, kiedy jakoś nic się nie uda ustalić, no one jakby... trafiają do takiego zbioru tych zdjęć nierozpoznanych, no i tam sobie są, aż komuś się nie przypomni, to czekają. Czasami trzeba też odpocząć, bo pamiętam takie zdjęcie z Nowolipek, kiedy było opisane jako Praga chyba, z tego co pamiętam, i też wszyscy mieli koncepcje różne, wymienialiśmy się zdaniami i trzeba było poczekać, nie wiem, pół roku, rok, kiedy ja do tego zdjęcia jeszcze raz podszedłem i nagle mi olśniło, że to jest gdzie indziej, prawda, ale to trzeba wyczyścić, bo umysł i te koncepcje, które błędne były, trzeba było je wyrzucić z głowy, tak. Później mi się zaraz przypomniało inne zdjęcie, które było z tego samego miejsca, z innej całkowicie sytuacji, z innego okresu, który właśnie powiązałem z tym jednym zdjęciem i... Jaki jest zakres czasowy tego archiwum fotograficznego? To znaczy, czy wy sięgacie nawet do XIX wieku i kiedy jest granica końcowa, czyli ta współczesność, kiedy się kończy? Lata 50., 60., 70. To jest jedno pytanie. A drugie, jeżeli mogę, to jaką macie wizję tej swojej organizacji? To znaczy, ja widzę, że wy jakoś ewoluujecie przez dodawanie opisów, ale jaka jest wasza wizja tego, co robicie, rozszerzenia tego, czy w ogóle jakiejś funkcjonalności? Dobre pytanie. Odpowiem na pierwsze, bo łatwiej mi odpowiedzieć. Znaczy, no, wszystko jest ograniczone gdyby tym, co mam identyfikować. Co prawda ja się pokusiłem na identyfikację kilku obrazów Aleksandra i Maksymiliana Gierymskiego i na naszym blogu ta identyfikacja jest. A to tylko dlatego, że to byli malarze, którzy malowali realistycznie i udało nam się, że tak powiem, tę lokalizację dokładnie ustalić. Natomiast no, zdjęcia, no, tak jak Kuba już mówił, mamy zdjęcia przecież głównie okresu przedwojennego, okupacji. Często te zdjęcia kupujemy na, tak jak ja te, które Państwu pokazywałem, kupowałem na eBayu, prawda, niemieckim. No i ten okres powojenny, tak, krótki, tak, lata 50. do 70. No tak, no jak pojawiają się też zdjęcia no, z lat 80. Ostatnio były zdjęcia, które nie wiem, gdzieś tam robione w jakichś właśnie takich nieoczywistych miejscach i po prostu no, ktoś zastanawia się, gdzie zrobione. No to nie ma jakichś sztywnych ram. No tak naprawdę no akurat to jest obraz, tak, no więc można powiedzieć, że w ogóle no, to możemy się cofnąć dowolnie, tak? No ale tak naprawdę no, początek fotografii w Warszawie, tak? czyli druga połowa XIX wieku. I tu jeszcze wrócę do tych map, które są przez miasto udostępnione. Mamy plany Lindleyów, które są tak dokładne, że w przypadku zabudowy na Solcu jesteśmy w stanie pokazać płot drewniany, zabudowę drewnianą, budynki, które mają prześwit, mury przyporowe, które są wyrysowane dokładnie na planach Lindleya, a które na zdjęciach na przykład Solca są dokładnie widoczne, prawda? To jest do tego stopnia szczegółowość planów Lindleya, która nam pomaga jeszcze
rozpoznawać budynki jeszcze sprzed ery fotografii tej lotniczej, którą te, mamy. Tak? Te plany są tak dokładne, że nawet jeśli, bo zdarza się oczywiście, że no, nie ma po prostu zdjęcia jakiegoś budynku. To znaczy my w tym momencie nie dysponujemy takim. A dzięki planom Lindleya i na przykład tutaj jest zaznaczona brama w tym budynku, tak? I te plany są tak dokładne, że naprawdę ona dokładnie w tym miejscu była. Tutaj drewniana przybudówka, tak na środku to podwórka. Wszystko, tak? To wszystko tam było, więc na przykład zdjęcia podwórek, powiększ? Powiększ, dobrze. Więc zdjęcia, tak, na przykład, no nie wiem, ile kondygnacji mamy tutaj informacje, ile miało to, ile miało to, ile miało to. Pomarańczowe to było drewniane, ten zamalowany taki, nie wiem, czerwony czy jakiś tam różowy, to jest jakby stary budynek, ten czerwony kontur to jest nowszy budynek, tak, który już istniał w momencie, czy ten plany też były aktualizowane, więc akurat to, ale tak jak mówię, no, informacji, gdzie była brama, no, nie znajdziemy na żadnym zdjęciu lotniczym, tak, no, tego się praktycznie nie da zrobić, tak, a na planach Lindleyowskich jest. Więc te plany są też no, niezwykle cennym źródłem, chociaż faktycznie one no, przedstawiają Warszawę końca XIX wieku, początku XX wieku, więc wtedy po prostu aż tylu zdjęć nie robiono. Jak już robiono zdjęcia, no to nie były te zdjęcia, właśnie te ulicówki jakieś tam, czy takie nieoczywiste zdjęcia fragmentów, fasad. To były zwykle takie zdjęcia, które robił zawodowy fotograf, tak? Czyli widać pięknie, widać całą ulicę, fasadę kamienicy, pałacu. Te zdjęcia zwykle po prostu nie są do identyfikacji. Tak? Ewentualnie można próbować określić datę wykonania, jeśli fotograf nie podpisał na podstawie jakichś innych elementów. Tak? Ale no, znaczy to się bardzo przydaje, tak? ale jakby tych. Jeśli chodzi o ten zakres czasowy, no to końcówka XIX wieku to jest po prostu mniej zdjęć. No najwięcej zdjęć do identyfikacji mamy z dwudziestolecia i z okupacji tak naprawdę, z dwudziestolecia i okupacji. Myślę, pozyskanie niepodległości to, prawda, wtedy zaczęto tak naprawdę robić te zdjęcia, prawda, przez urzędy, tak, mamy przecież te zdjęcia takie, że tak powiem, urzędowe, kamienic. A właśnie, no, nie powiedzieliśmy sobie o tym, ale jest jeszcze niezwykle cenne źródło, też zdjęcia lotnicze były robione, czyli referat gabarytów, to jest gabarytów. Miejska instytucja, znaczy jakby już jak to tam konkretnie wyglądało, jeśli chodzi o to był jeden z wydziałów magistratu i którego zadaniem było planowanie, rozbudowy, analiza, ten najgorsze możliwe zdjęcie. No i w każdym razie to są zdjęcia, które przedstawiają architekturę, tak? Czyli fasady budynków. Takie typowo dokumentalne zdjęcia, tak, prawda? I kolejne numery, tak? W miarę, to jest w miarę porządek w tym. Mamy tutaj wygląd fasad, bardzo dokładne są te, znaczy bardzo szczegółowe, ostre zdjęcia, które też bardzo pomagają właśnie przy tych wszystkich zdjęciach, ludzie na ulicy i widać tylko parter. No to dzięki temu, tym zdjęciom jakby dużo łatwiej jest ustalać, gdzie one były zrobione. No minusem jest to, że no nie wszystkie te zdjęcia, znaczy nie wszystkie budynki mają swoje zdjęcia, więc często jest tak, że jak się szuka, to akurat tego budynku nie ma, no bo na przykład było tak, że fotografował od tego narożnika do tego, a na przykład, nie wiem, następną serię zdjęć robiono już 2 tygodnie później, bo to widać po różnych szczegółach pogody, zabudowy, nie wiem, i tak dalej i akurat tutaj widocznie nie zdążył już zrobić zdjęcia, albo nie wiem, one zaginęły, bo też nie wiem, jak to było z referatem dokładnie. Nie wiem, czy wszystkie te zdjęcia, które są, były wykonane przed wojną i koniec, czy było jeszcze jakieś więcej zdjęć. A jeśli chodzi o to pytanie, które pan zadał, w jakim kierunku zmierzamy, to myślę, że w kierunku identyfikacji zdjęć. No nie zamierzamy stwarzać jakiegoś, nie wiem, organu partii politycznej, ani nie wiem, stowarzyszenia, chyba nic o tym nie wiem. Nie wydaje mi się, żeby to było konieczne. No, mogę powiedzieć, że jeśli gwoli ciekawostki, to my się w ogóle nie spotykamy nigdy. Nigdy. Ja Darka przy takiej okazji jak teraz to widzę drugi raz. Tak? Jakby widzieliśmy się parę razy jeszcze przy różnych okazjach, zwykle warszawskich, ale tak, żebyśmy stacjonarnie jakoś się spotkali, żeby identyfikować zdjęcia, to się nie zdarza. Tak? Tego mamy internet. Tego mamy internet. Tak? Możemy o każdej porze, ja mogę o 1:00 w nocy napisać mail, a Darek czy Fryderyk o 7:00 rano odpisze mi. Tak? No i okej, to mi pasuje, tak? A żeby się spotkać, to
nie sposób. Przecież my jeszcze robimy inne rzeczy. Wiecie Państwo, że to nie jest tak, że my 2-4 na dobę siedzimy ze zdjęciami i jakoś w magiczny sposób to nas utrzymuje, bo to się tak nie dzieje, prawda? Więc jeszcze jakieś inne aspekty życia też poza zdjęciami są, więc każdy ma swoje i to już jakby niech tam sobie zostanie i myślę, że nie ma co tutaj tego jakoś strukturyzować. No, tak. Na razie jest tak i chyba tak zostanie przez jakiś czas. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytanie? Ale miałam nadzieję, że spotkam tutaj pana Piotrka Niewiadomskiego, który znalazł mi to coś, czego szukałam przez lata długie. Nazywam się Marzanna de la Tour, jestem dziennikarką, także napisałam książkę o mojej rodzinie, fotografów krajobrazowych i wydawców pocztówek, Franciszek Gazda, tak nazywał się szef tej wytwórni rodzinnej. I zmarł w 1942 roku, został pochowany gdzieś. Ja nie wiedziałam gdzie, jak pisałam książkę, chciałam się koniecznie dowiedzieć. Szukałam po różnych cmentarzach warszawskich, aż wreszcie właśnie trafiłam w internecie na państwa adres, napisałam i okazało się, że mój stryj Franciszek Gazda leży na Powązkach. Nie przypuszczałam. Tam zginęło wszystko, wszystkie akta, więc nie mogłam tego znaleźć tak od po prostu. I pan Piotrek znalazł to. Piotrek, mówię, bo dużo ze sobą korespondowaliśmy, znalazł mi bardzo dokładnie to miejsce, w którym został pochowany na podstawie 3 zdjęć z pogrzebu. Ksiądz dyrektor, do którego powiedział tutaj od Ostroroga, to miejsce albo to, tam jest takie drzewo, tam pani zobaczy pod tym drzewem i tak dalej. Ja tam poszłam, zobaczyłam groby z 1942 roku, ale już nowe groby, jeszcze jakieś takie wzgórki, jeden z, być może z tych wzgórków to właśnie ziemia, która jest na grobie mojego stryja. Poszłam do dyrektora cmentarza, jakoś powiedział, że po pierwsze, że to nie jest to miejsce, jest na pewno to, bo to było dokładnie narysowane, tak się skończyło, że się nie skończyło, ale ja jestem pewna, że to jest to miejsce, że tam leży Franciszek i bardzo jestem z tego i dumna i z państwa jestem dumna, że tak się to dobrze skończyło, bo to mnie bolało, że ja nie wiem, że rodzice mi nie powiedzieli, bo wyjechali, wszystko stracili, pojechali na zachód, czyli na północ, do Kołobrzegu i tak się skończyła Warszawa dla nich. Dopiero dla mnie się zaczęła znacznie później. Także bardzo, bardzo dziękuję panom, dziękuję panu Piotrkowi, którego proszę serdecznie ode mnie pozdrowić. Dziękujemy. Ja jeszcze może przedstawię kolegę, który z nami też identyfikuje zdjęcia. Usiadł na końcu. Fryderyk, pokaż się. To jest kolega z naszej identyfikacji. Fryderyk Rzymowski. Tak, no myślę, że jakby przekażemy Piotrkowi Niewiadomskiemu głównie dlatego go tu nie ma, że nie chciał być, prawda? Więc jakby w sensie, no widocznie takie woli pozostać w internecie jakby. Osobiście to. U nas osobiście to się zdarza rzadko, więc dlatego przekażemy mailowo, czyli tradycyjną drogą. Oczywiście można do nas pisać maile. Staramy się odpowiadać na maile. Można do nas pisać na Facebooku, staramy się odpowiadać na Facebooku. Mogę też powiedzieć, bo dostaliśmy jedno zdjęcie, którego nie pokazaliśmy w sumie, chociaż możemy pokazać. Może ktoś, coś Państwu przyjdzie do głowy, bo też pani Agnieszka przesłała mi to zdjęcie i tak pomyślałem, że w sumie to nie, trochę nie w porządku, że tak się wymówiłem od tego, a wiem, że tej osobie na pewno zależy, no tak jak Państwo słyszą, to są zdjęcia z domowych archiwów, więc też one budzą emocje, chociaż akurat to chyba nie jest domowe archiwum, tylko jakieś takie zakładu pracy, więc też, ale ludzie są różnie związani ze swoim zakładem pracy, więc chętnie pokażę. Chodzi o zdjęcie, które jest też na portalu warszawa1939.pl, o to zdjęcie. No i pani napisała, że chciałaby, żebyśmy zidentyfikowali, no tylko to jest budynek przy Chodzimskiej 24 i on jest zidentyfikowany. A kwestia jest taka, że widzą Państwo tutaj taką plakietę
Deutsche Reichsbanku, a pani twierdzi, że w budynku na Chocimskiej nie było nigdy tego banku. I być może to jest jakieś zdjęcie z planu filmowego, no ale no my nie wiemy, tak? W sensie, że no właśnie podobno nie było tego banku w tym budynku, więc to... O, dzień dobry. Witam państwa, jak miło wyszło. Ja może się tak dobrze nie znam na umundurowaniu, ale jak państwo się przyjrzycie tym mundurom, to ci niemieccy niby żołnierze wyglądają jak po prostu fajtłapy i nie sądzę, żeby niemiecki żołnierz pozwolił sobie na takie umundurowanie. To taka uwaga akurat od kogo? Ale tam nie było żadnego banku, ponieważ PZH robiło między innymi szczepionki przeciwko tyfusowi. I to była taka placówka no, dosyć istotna dla władzy niemieckiej. I tam by, no, karmiono wszy i takie tam różne inne interesujące rzeczy. I no, nie spotkałam się z tym, żeby jakikolwiek nasz profesor, mówię nasz, bo akurat tam pracuje, dokładnie w tym budynku i codziennie przez te drzwi wchodzę, także możecie mi państwo pozazdrościć, bo jest klimacik. W każdym razie żaden z profesorów, którzy pracowali podczas wojny, nie wspomniał w swoich wspomnieniach o żadnym banku, ani poczcie, ani jakimś, nie wiem, wypłacie jakichś pieniędzy, więc obstawiam, że było u nas kręcone Jezioro Bodeńskie, ale głównie na, bo to jest wejście do głównego budynku, tych budynków mamy A, B, C, D, czyli cztery. I Jezioro Bodeńskie głównie było kręcone na w środku, powiedzmy na patio. I ja obstawiam, że nigdy nie doszło do wypuszczenia tego filmu po prostu, czy nie wiem, czy serialu do telewizji. Nawet wysłałam to zdjęcie do Filmoteki Narodowej i oni również w ogóle nie rozpoznali, z jakiego może być to filmu, czy serialu, czy coś. No ale to zdjęcie pozostaje zagadką, bo Fundacja Warszawa 39 cały czas je u siebie trzyma na stronie. Zdjąć także... trzeba. Zdjąć nie będzie fermentu. Nie, no bo mi się wydaje, że powinno po prostu być, powinien być taki podpis, że tak, bo tam napisali okres długiej wojny, tak? Wydaje mi się, że tak powinno być dokładnie może wytłumaczone, że to tak na 100% to nie wiadomo. No i tak fajnie, że państwo to, panowie to pokazaliście, bo może ktoś tutaj z państwa obecnych nie wiem, no wpadnie na jakiś pomysł i rozwiąże tą zagadkę, także... Tak naprawdę, no, może być tak, jak pani mówi, że kręcono film, może być tak, że na potrzeby nawet propagandy niemieckiej powieszono plakietę. Znaczy ja bym tak z tymi, to, że żołnierze wyglądają marnie, no to tak, wie pani, no oni mogli tak po prostu wyglądać, no ale nie, ale no znane są przypadki na przykład bardzo dużo służb różnych, prawda? Tak. Znane są przypadki materiałów propagandowych niemieckich, gdzie na przykład są trzy zdjęcia jakby w serii zrobione, nie wiem, że Niemcy coś, żołnierze ci sami robią coś, na przykład, nie wiem, kojarzę takie zdjęcia, strzygą brodę jakiemuś tam Żydowi biednemu i jedno zdjęcie jest na Mokotowskiej, drugie zdjęcie jest na Chłodnej, a wyglądają jakby były w serii, tak? Czyli oni musieli wziąć tego konkretnego człowieka biednego, przewieźć go zupełnie w inne miejsce, żeby mu zrobić jeszcze jedno zdjęcie jakby... No wydawałoby się, że to nie ma sensu, że oni mogli sobie zrobić trzech zdjęć w jednym miejscu, a jednak wbrew logice tak robiono, więc równie dobrze, no tak jak mówię, no oczywiście no, możemy mieć to w głowie, ale jakby zajmujemy się jednak głównie identyfikacją miejsc, tak, więc no to trochę tak nie do nas pytanie. Czyli nie do was. No. Dwie rzeczy mnie tutaj zastanowiły, a mianowicie, no rzeczywiście ci żołnierze nie wyglądają za bardzo po żołniersku, mają spodnie wypuszczone na buty, a w umundurowaniu niemieckim okresu wojennego to była rzadkość, jeżeli mówimy o armii i SS. Czyli to by wskazywało raczej na jakąś służbę porządkową, ochronną banku z ich własnym umundurowaniem. Natomiast mnie zainteresowały dwie rzeczy. Kształt czapek, taki charakterystyczny, siodłowaty troszeczkę, okrągły,
z dużym denkiem, schowali się. Zaczęliśmy ich oglądać, to się zawstydzili. I to mi przypomina czapki Bundeswehry galowe po wojnie. I druga rzecz to charakterystyczny kształt orła nad swastyką. Gdyby to była rzeczywiście okupacja, to byłby orzeł hitlerowski, czyli tradycyjna gapa. Natomiast to jest orzeł przypominający orła RFN-owskiego, Bundeswehry. I to by sugerowało jednak, że to jest jakiś film, tylko ktoś ze scenarzystów niezbyt dobrze znał historię, wziął tak, przyłączył. To równie dobrze może być jakaś propagandówka robiona choćby w latach 50. na przykład w celu zohydzenia Niemców, tak? A patrzcie i tak dalej. Poza tym ja też nie słyszałem, jestem historykiem z wykształcenia, nie słyszałem o tym, żeby w Warszawie była siedziba Reichsbanku. Ona jest chyba odwrócona. Masz rację. Do tego jeszcze, no po prostu to wszystko mogło być robione przez propagandę komunistyczną w celu zohydzenia niemieckości Niemców. No, wiadomo, że różne rzeczy się robiło. Jeszcze sprawdzę, bo mam mapę z 1943 roku, plan Warszawy, na którym są rozmieszczone niemieckie urzędy i różnego rodzaju tam wojskowe obiekty. Dla Niemców to było wydane, żeby mogli się zorientować, czy tam na Chocimskiej coś jest. Ale moim zdaniem rzeczywiście trzeba by tu iść w kierunku albo filmu, albo propagandy. Możecie jeszcze powiększyć to zdjęcie na tych umiarzach, żeby było widać kabury? No to jest, znaczy to już jest i tak, to już jest tak, jest duże, więc nie wiem, czy coś w ogóle będzie widać. Ja nie widzę kabury. Ja nie widzę kabury również. Gdzie ma kabury? Gdzie on ma? Co ma? Może to nie. Trudno powiedzieć tak naprawdę. Nie wiem. Czy to jest kabura, jest jakiś cień? Nie wiem. No tak jak... Ja nie widzę, ale być może ktoś widzi to. No to zostawiamy Państwa też z taką wątpliwością. Czy to bank, czy nie bank. No właśnie, no tych tajemnic na zdjęciach jest sporo, więc no tak, jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, to postaramy się odpowiedzieć. Jak nie, to już pewnie zakończymy. To, dobra. Okej, to jest to zdjęcie w nawiązaniu do zdjęcia tramwaju z trójką i placem Wilsona. O, widać Państwa. O. Tak, tu ma napisane Rakowiecka, tak, no bo... Tam tramwaj był trochę dalej, tak? Może zróbmy tak, napisze pan do nas mail, to zrobimy, bo teraz nie będę googlował już tak na żywo. Ale powiem państwu ciekawostkę, takie zadanie do domu. Kościół świętego Michała ma dzwonnicę przedwojenną i tu widzą państwo nowe zdjęcie, dzwonnica z hełmem. Tu widzą państwo stare zdjęcie, dzwonnica z hełmem. Zachęcam do poszukania zdjęcia dzwonnicy bez hełmu. Ona taka była od chyba 50 roku do, nie wiem, 2006 albo coś takiego. Nie do znalezienia to zdjęcie, naprawdę. A tak a propos tego, że teraz to już wszystko jest sfotografowane, im jakby bardziej niedawno, tym tych zdjęć jest łatwiej, no bo mamy ten Street View i w ogóle wszystko, nie? Po prostu okazuje się, że nagle więcej zdjęć mamy z lat 30. i 40. niż na przykład, no nie wiem, z 80. Tak. No, tam czy tak nie znowu? No może trochę.
No właśnie, no i też jest tak, że jeszcze czeka, jakby a propos tego, dokąd zmierzamy. Zmierzamy do tego, że coraz więcej rzeczy będzie digitalizowanych i jakby no, nie możemy się już doczekać, że nam niektóre instytucje będą digitalizować swoje zbiory i już to robią, a jeszcze na przykład nie upubliczniają, bo tak jak Państwu pokazywałem tą miejską mapę, to tam jest taka przerwa 1945, a potem dopiero 1977 powiedzmy okolice, a tak naprawdę te wszystkie zdjęcia lotnicze były robione przez całe lata, późne 40, 50, 60 i tak dalej, tylko wojskowe i utajnione, więc Centralna Biblioteka Wojskowa to wszystko ma, ale jeszcze się nie chce podzielić, a to też bardzo by nam pomogło, no bo właśnie jeśli chodzi o zdjęcia z późnych lat 40 czy 50, no to no, mamy też lukę w tych materiałach, do których możemy się odnieść. No to tak. Czego sobie i Państwu życzę.